Cześć! Dziś Wam pokażę, w jaki sposób zachęcić dziecko do obrotu z plecków na brzuszek. Pokaż dziecku zabawkę, czyli zachęcamy, a następnie poczekaj, aż dziecko przeniesie nóżki do boku. Jeżeli tego nie robi, to zachęć je. Czyli jeżeli dziecko już jest na boczku, będzie się starało obrócić się z plecków na brzuszek. Wykonaj to ćwiczenie 5 do 8 powtórzeń dziennie. Umiejętność samodzielnego obrotu z brzuszka na plecy pojawia się u dziecka w okolicy 5 miesiąca życia. Jest to dla niemowlaka dość trudna umiejętność, dlatego może pojawić się nawet w okolicy 6-7 miesiąca życia lub nawet później. Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Czyli jeszcze raz. Pokazujemy zabaweczkę dziecku do boku i staramy się, aby dziecko obróciło się do boczku, a następnie na brzuszek. Pamiętaj, aby też dobrze ustawić dziecko, czyli żeby było pionowo leżało, czyli żeby prosto leżało. Co powinien maluszek opanować, aby wykonać taki obrót z plecków na brzuszek? Najważniejsze to kontrola główki, płynne wodzenie wzrokiem za przedmiotem, zainteresowanie nóżkami, czyli chwyt stópek na boki lub uniesienie je do góry, aż do sufitu. Rączki potrafi już unieść do góry na boki, bawi się nimi w linii środka, dodatkowo jak leży na brzuszku, potrafi wyciągnąć je do lusterka i nawet wyżej. Unosi główkę w leżeniu na pleckach, jak do siadu, jakby chciało usiąść. Czyli z leżenia na płasko do pozycji wyższej, czyli pół leżącej. I właśnie takie unoszenie główki pojawia się w 4 miesiącu życia. To oznacza, że dziecko już potrafi kontrolować główkę, dodatkowo ma dość silne mięśnie brzuszka, co pozwoli dziecku właśnie obrócić z plecków na brzuszek. Co jest jeszcze ważne? Zgięcie boczne tułowia, czyli zobaczcie. Te przeniesienie nóżek do boku, to już mamy zgięcie właśnie boczne. Czyli przeniesienie tych nóżek do boczku. I kiedy dziecko to wykonuje? Gdy ma silne rączki i nóżki, które pozwalają dziecku przekroczyć linię środka, skracając właśnie tułów, i wykonuję właśnie to zgięcie. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Pozdrawiam i do usłyszenia.